fajne te szkielety. Czas zdobyć trochę kości. Chciałabym wam pomóc. Odkopywanie kości to jedno z moich ulubionych zajęć. Lepsze jest tylko wędkowanie na bagnach. Jakich kości szukamy? Bez różnicy. Knykci, palców u ręki czy nogi, całych rąk albo czaszy. Jak tam się poszczęści? Nie, tylko nie mów, że chodzi o kości ludzi. Oj, ludzkich kości raczej nie znajdziecie. Jezus Maria! To moje kości, poszukaj własnych. Przepraszam, nie chciałam przeszkadzać udanego dnia i w ogóle miłych zaświatów. Dobra, czyli... Niektóre... Nie, niektóre tak. Ej, przestań, a gdyby tak wzięto jedno z twoich żeber? Na miłość, Aiden, ale się przestraszyłam. Na szczęście nic złego się nie stało po ich podnoszeniu. Nie zapeszaj. Ile mam? Dobra. To są odpowiednie. Co wy tu robicie? Musimy podtrzymać nasz wielowiekowy spór. Sio! Świetne kości. Jak jakieś zostaną, zrobimy sobie pyszną zupę. Wracajmy do kotła. Boże. Ostatni składnik znajdziemy w starej kalenicy. Co to jest? Już prawie skończyłyśmy. To dobrze. Im szybciej wrócimy, tym szybciej zrobimy sobie przerwę na przekąskę. Jestem cały brudny i zdecydowanie potrzebuję kąpieli. Lisa, jak wrócimy na ręczo starszej, to zadbamy o siebie? Tak. Gdzie mam jechać? czyli gdzieś tutaj. Czy pewnie jakieś skałki, co? I jesteśmy. To całe jeżdżenie pod postacią konia sprawia, że męczą mi się cztery nogi zamiast dwóch. Tęsknię za moją miotłą. Czas na grzyby. Okay. Jak zobaczycie czarne grzyby, to ich nie ruszajcie. Są trujące. Robi się coraz lepiej. Spokojnie, rosną głównie w górach. Po prostu uważajcie. Reszta grzybów tak, ale czarne nie. To nie są czarne, prawda? Ale to nie są czarne! Dobra, czyli takie szarawe. Spoko, to się mówi. To jest dobre. Ten. Stój, czyli to koń? Przepraszam, co? Ten koń mówi? Chyba mi się wydawało. Kto ma dokumenty? Odprowadzajmy tego konia do stajni, ponieważ jego jeźdźczyni doznała kontuzji. Niestety ona ma dokumenty. W takim razie konfiskuję konia, dopóki nie dostanę dokumentów. Kolega chyba cię wolał. Chętnie zobaczę twoje dokumenty. To nielegalne. Bob, chodź do mnie. Mamy problem na lewym tarasie. To jeszcze nie koniec. Zaczekajcie tutaj. Akurat. Jedźmy stąd. Mamy wystarczająco dużo grzybów. Mamy wszystkie składniki zaklęcia. Wracajmy do kotła. Ech, a moje buty właśnie zaczęły schnąć po naszej ostatniej wizycie w tym miejscu. Tak, mam tak samo. Wcale nie chcę jeździć po tych rozklekotanych deskach. Jesteście bardzo niemiłe. Mówicie o moim pięknym domu. No. Bardzo niemiłe. Dobra, to widzimy się w kotle. Jesteśmy na bagnie. Uwierz w miksturę, niech mocno wrze i wrze. Magicznym dym rozproszone problemy ma. Szybko, nie ma czasu do stracenia. Wrzuć wszystko do kotła. Dobra. Czyli mam wrzucić niby? A. To i to. O Boże. Co się stało? Spróbujmy ponownie, tylko uważaj, żeby nie wykorzystać wszystkich składników.
O Boże. Hej, nie wyszło tak jak powinno. O nie, spróbuj ponownie. Czy ja mam w odpowiedniej kolejności dozbierałyśmy? Czy tak to wychodzi? Teraz jest niebieska, na przykład. Aha. Ładny. O nie! Czekaj, mam pomysł. Skoro to zakręcie odwrócenia innego czaru, wróćmy składniki do kociołków w odwrotnej kolejności, niż napisano w księdze. Grzyby, kości, muszle, lilie. Grzyby, kości, muszle, lilie. Właśnie tak myślałam, grzyby. Właśnie tak myślałam, że może chodzi o kolejność. Tylko ja chciałam tych, co zbierałyśmy, a nie w odwrotnej kolejności. No dobra, Boże, jakie palce. Na wszystkie wrony znów jestem sobą. Już nigdy nie będę traktować kciuków jak coś, co się po prostu ma. Niemniej jednak grzywa była naprawdę ładna. Skoro znów jestem człowiekiem, mogę w końcu pozbierać myśli i wyjaśnić, co się stało z Ann. Ale zanim to zrobię, czy ktoś jest głodny? Mam w szafce ciastka z larwami mącznika. Fuj. Pi, nie przeciągaj, musimy odszukać nasze przyjaciółki. Powiedz, widziałaś Ann albo Alex? Ann, oczywiście, że ją widziałam. To właśnie przez ten promyczek słońca zostałam zamieniona w konia. Co? Trudno mi w to uwierzyć. Ann nigdy by nikogo nie skrzywdziła. Ech, jasne. Ann nie zrobiła tego bezprosiennie, ale przyszła z pięciolistną koniczyną. Chciała, żebym pomogła jej uwolnić moc tej rośliny. A ja głupia się zgodziłam. Gdy zaczęłam wypowiadać zaklęcie, przerwała mi jakaś tajemnicza siła i zamieniła mnie w konia. Ann mnie zostawiła, żebym tak cłowała, zorientowała się po bagnie. Być może zrobiła to, by obawiała się o swoje życie, ale bardziej prawdopodobne jest to, że bardzo chce znaleźć kogoś, kto pomoże jej z tą koniczyną. Czyli wciąż ją ma. Tak, a właściwie to nie wiem. Ta tajemnicza siła mogła ją zabrać. Ciekawe, czy nic jej nie jest. Naraziła wszystkich na niebezpieczeństwo, a nie zbystra. Poradzi sobie. Może Alex udało się ją znaleźć. Może nic im nie jest. A może obie wpadły w tarapaty. Cóż, mam u was dług wdzięczności. Chyba mogę wam pomóc odnaleźć wasze koleżanki za pomocą pewnego narzędzia, które wynalazłam. Świetnie, Pi. Co to za narzędzie? Musicie podpisać ten zwój o zachowanie poufności, zanim zlecę wam te rewolucyjne informacje chronione prawem autorskim. Mam podpis umowę z wiedźmą, a nie miśni. Mogę dostać biuro? Jakoś mnie to nie przekonuje. Zaakceptujcie moje warunki. Podpiszcie tutaj i tutaj. Zróbcie jeszcze parawkę na tym załączniku. Umowę zrobiłam według wzoru, który znalazłam w internecie. Jeszcze ostatnie pytanie. Zgadzacie się na testeczka? Chyba będę musiała wyciągnąć te z szafki. Chyba 500 słów na minutę, ale nawet ja nie zdołam przeczytać całej umowy, jeśli mamy odnaleźć nasze przyjaciółki. Przynajmniej przysięgnijcie. Obiecujcie, że nie sprzedacie mojego pomysłu. Rynek jest okrutny. Obiecujemy. W takim razie przedstawiam wam tadam. Obojętne zgłoszenie patentem mobilne laboratorium. Okej. Okay. Możemy z niego skorzystać, by odnaleźć, przeanalizować ślady pozostawione przez Ann, Alex i tę przedziwną siłę. To niesamowite. Myślę, że Ann mogła jechać do jednego z pradawnych drzew. Najpewniej do drzewa złotych jabłek, ponieważ jest najbliżej. Zacznijmy tam nasze poszukiwanie. O Boże. Dobry pomysł. Jedźmy na wzgórze Stracha, na wróble. Nie przestawię szukać śladów tego, że Ann i Alex jechały przez ten obszar. Dobra, dobra. Strasznie długi odcinek. W sensie, no, duży zadanek. No to dobrze, to dobrze. Może w końcu to będzie 22 poziom. Kosmyki różowych włosów. Spójrzcie, jak te różowe włosy lśnią. Muszą należeć do Ann. Pi, możesz je jakoś sprawdzić, żeby się upewnić? Tak, ta mikstura sprawdza substancje organiczne. Tak, to ludzkie włosy. Kawałek materiału. Kawałek flaneli. Przeanalizujmy go. Tak, kilka kropel tego... Tak. 100% bawełna. Okruszki chrupek serwowych? A to co? Sos do sałatek? Chrupki i sos do sałatek? Jest tylko jedna osoba, która lubi takie połączenia. O tak, to zdecydowanie nasza Alex.
Hej, portal! Anna musiała go otworzyć, albo chociaż użyć. Krystal, jak myślisz, mamy przez niego przejechać? To chyba przeznaczenie, że portal jeszcze się nie zamknął. Zaszłyśmy tak daleko, że w sumie możemy przez niego przejechać. Alex i Anna potrzebują. Mogą ruszać w nieznane. A ta mała źrebica potrzebuje nas. Starsza i ja chcemy przyjechać na drugą stronę. Przejdźcie przez portal. Boże. Czekam. Mgła. O, to jest ta mgła, co się tutaj pojawiła. Był taki bóg właśnie w lasach tutaj. I to jest właśnie z tego zadania. Bo tu się pojawiła taka mgła. I no, ludzie wysyłali na grupkach właśnie, o co chodzi. To było straszne, ale zdaje się, że jesteśmy w głuchych lasach. Szukajcie wskazówek. Tu mamy jedną. I tutaj właśnie dlatego była ta mgła, taki bóg, no taki problem. Błąd, o, że się pojawiała. Ślad po ogniu. Świetnie, Kalista. Czy ktoś jeszcze czuje magię? Może to ślad po błyskawicy. Alex, Linda, dasz radę odczytać to wspomnienie? Mogę spróbować. Rety, niezbyt wyraźne, ale widzę mnóstwo świateł piorunów, czyli Alex tu była. Na szczęście nie ma żadnych niebezpiecznych wspomnień. Jest tylko dużo chaosu. Już się boję, naprawdę. Czy Alex walczyła z Ann, żeby ją właśnie odwieść od zrobienia jakiejś głupoty. Musimy być blisko. Alex, nie martwcie się, już jedziemy. Ta atmosfera jest wyjątkowo przytłaczająca. Taka złowieszcza, po prostu przerażająca. Spróbuję pobrać próbki tej mgły i je przeanalizować. To bardzo, bardzo stara magia, bardzo potężna. Chciałabym zostać i wam pomóc, ale właśnie mi się przypomniało, że nie zgasiłam ognia pod kociołkiem. Powodzenia i w ogóle. To niezbyt zachęcające. Wolałem, gdy Pi była koniem. Czyli coś niebezpiecznego. Pi po prostu nas zostawiła. Niewiarygodne. Już niedawno powinnyśmy dogonić Alex i Ann. Coś jest nie tak w głuchych lasach. Tak, wydaje mi się, że jesteśmy tak blisko, a jednak tak daleko. W tym miejscu wszystko jest jakieś dziwne. Tak się zastanawiam. Może jakaś niezwykła istota próbuje nas zmylić albo spowolnić. Może nie chce, żebyśmy były razem. Musimy ją pokonać. Czy tylko ja czuję, że ktoś obserwuje? Czy ta wrona nie wygląda dziwnie znajomo? Czy mgła robi się coraz ciemniejsza? Patrzcie, kolejne ślepe po błyskawicach. Alex, ruszajmy. Musimy się stąd wydostać. Nie... Jezus Maria. O, właśnie takie coś było w tym bugu. W nogi! Uciekaj przed tajemniczą siłą. O Boże. Powiem tak, jest to istnie przerażające, ale... Ja muszę strzelić fotę. Te światełka i wrony. Kurde, Nie! Myślałam, że ominę. O nie, 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 nie. Ja chciałam przeskoczyć. Dobra. Jest to istnie przerażające. A jednocześnie fajne, co jest sobie wymyśliło. Tajemnicza siła? Co, garnok? Czy się uwalnia? Czy jak? Matko Święta, taka ciemna moc. A Pi nas oczywiście opuściła, bo poczuła pewnie, że jest coś groźnego. No, jest nam pomóc. Zawsze. Co za wredna Pi czasami. No, a czasami myśli tylko o sobie. O co tu chodzi? Nie, 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 nie. Ja naprawdę jadę po prostu prosto. Nie, tu kruki. Tu też kruki!
Matko. O! Te kruki nas obserwowały tam. Udało się. Aleks, Ann, co się dzieje do jasnego pioruna? Co nas ścigało? Nie wiem, ciągle miałam wrażenie, że zaraz dogoni Ann, ale coś przeszkadzało albo mnie goniło. Jakby duch, ale jednak wcale nie duch. Czy to ma sens? Pi nazywała to tajemniczą siłą. Bała się jej. Tajemnicza siła 0 jeźdźce duszy 1. Fajnie, że tu jesteśmy razem. Spróbujmy się rozdzielić, co? Spróbujmy się nie rozdzielić. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wyczerpani. Odpocznijmy tutaj. Ann, powiedz nam, co jest grane. Naprawdę poważna sprawa. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie albo wesprzecie. Nawet nie wiem, czy zechcecie nadal się ze mną przyjaźnić, ale muszę to zrobić i nic mnie nie powstrzyma. Cóż, przyjechałyśmy tu za tobą. Nawet jeśli nie rozumiemy albo ze sobą się nie zgadzamy, zawsze się wspieramy, Ann. Też tak myślę. Dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Z nami jesteś bezpieczna. Ja straciłam starsza i na krótki czas, ale to było nie do zniesienia. Nie zamierzam cię oceniać, Ann. Wszystkie jesteście dla mnie jak siostry, ale bez Concord czułam pustkę. Byłam bezsilna. Jak zobaczyłam koniczynę, nie wahałam się ani chwili. Po prostu ją wzięłam. Domyślałyśmy się, że chcesz przemienić Concord w dorosłego konia i wzmocnić naszą więź. Chciałam mi pomóc jak najbardziej się rozwinąć. Chciałam, by przybrała swoją najbardziej wykształconą postać. Ann, okradniesz ją z czasu. A komu nie skradziono części życia w taki sposób? Straciłyśmy ukochanych, widziałyśmy straszne rzeczy i byłyśmy krzywdzone. Pisałyśmy się na to? Nie, zostałyśmy wybrane. Spójrzcie na Concord. Ona też sama została wybrana. Wiecie, czas dla niej płynie inaczej. Lisa dla ciebie na pewno bym się cofnął. Gdybyśmy zostali rozdzielni, zrobiłbym wszystko, żebyś znów byli razem. A ta tajemnicza siła, nie wiem czym była, ale miałam z nią problemy. Sama nie jestem dostatecznie silna. Stworzony przeze mnie portal nawet nie otworzył się tam, gdzie chciałam, a potem nie mogłam go zamknąć. Jak mam chronić Concord w tej obecnej postaci? Nie wiem, Ann. Jesteś pewna tego, co chcesz zrobić? Concord dorośnie, ale to nie znaczy, że będziesz gotowa, by stawić czoła czekającym nas niebezpieczeństwom. Moralnie ta sprawa jest naprawdę skomplikowana. Rozumiem twój punkt widzenia, Lindo, ale tutaj nie chodzi o moralność, chodzi o śmiertelność. Ja nie chcę już nikogo stracić. Ann ma rację, nie możemy walczyć z Gonokiem bez Concord. Wy kochacie ją najbardziej, więc jeśli jesteście na to gotowi, to i ja jestem. Tak, to trudna decyzja, ale koniec końców słowa Starshine przekonały mnie, że trzeba sprawić, by Ann i Concord znów były razem. Tinkan i ja to wchodzimy. Przepraszam, mogę mówić za siebie? No tak, kolego, więc co powiesz? Wchodzę w to, rzecz jasna. Flipastycznie, pewnie, że wchodzimy w to. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, Kalista. Pomożesz? Zastanawia się, w obecnych okolicznościach to najlepszy wybór. Pewnie, bez dwóch zdań. Dobrze, w takim razie wszystko jasne. Pomoc przenocujemy tutaj, a potem ruszajmy po pomoc do Concord. Nie możemy już tego dłużej przyciągnąć. Niedługo, Concord. Niedługo wrócisz do nas, a jeźdźcy duszy znów będą w komplecie. I to koniec. No kurde, teraz znowu pół roku czekać na zadanie, no. Ja bym chciała zobaczyć właśnie Concord taką dorosłą. Albo dorosłego, w całej postaci. No dobra. Mam nadzieję, że te odcinki, bo to pewnie to dwa, wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!